dzisiaj przyjmujemy, że rewolucja w pojmowaniu i opisie otaczającego nas świata dokonała się właśnie w roku 1905. A pojmowanie świata to jest właśnie fizyka. I myślę, że uświadomienie społeczeństwu o takiej właśnie roli fizyki powinno być głównym przesłaniem Światowego Roku Fizyki. Dzisiejsze sympozjum będzie poświęcone współczesnemu spojrzeniu na te 5 prac Einsteina, które, jeśli używać terminologii rewolucyjnej, wstrząsnęły światem. Wykład będzie miał zarówno część historyczną, jak i część współczesną. Ta część historyczna będzie się właściwie składała wyłącznie z tekstów historycznych, bo nie śmiałbym w obecności Andrzeja Wróblewskiego niczego od siebie mówić na temat historii fizyki, bo na pewno bym się tam gdzieś wyłożył, ale jeżeli będę po prostu używał do tego tekstów historycznych, to niebezpieczeństwo jest nieduże. To jest praca Einsteina, podaję jej wersję angielską i moje własne tłumaczenie. Wybrałem taki fragment tej pracy, który moim zdaniem jest najbardziej związany z tym, co rozumiemy przez osiągnięcia Einsteina. Zgodnie z wprowadzonym tu założeniem, energia wiązki światła rozchodzącej się od jakiegoś punktu nie jest rozłożona w sposób ciągły w rosnącej objętości, ale składa się ze skończonej liczby niepodzielnych kwantów energii zlokalizowanych w przestrzeni, absorbowanych i emitowanych zawsze w całości. Dlaczego Einstein wysunął taką hipotezę? No to możemy zobaczyć tutaj na tym urządzeniu. Nie mogłem sobie odmówić przyjemności, żeby nie było też pewnego pokazu, a to również ze względów sentymentalnych, ponieważ kiedyś na tej sali prowadziłem wykład z fizyki, ze wstępu do fizyki. To było ewenementem. Nigdy ani przedtem, ani potem koledzy doświadczalnie nie zgodzili się, żeby teoretyk prowadził tak prestiżowy wykład. Raz mi się to tylko udało. To jest, proszę Państwa, cezowa fotokomórka. Cez jest dlatego dobry, bo to jest metal elektryczny i praca wyjścia jest niewielka, 1,8 V. No i na czym problem, który nurtował wówczas fizyków, polegał? Jak zasłaniam tą fotokomórkę, to widzę, że tylko, prawda, jest szum, a jeżeli ją otworzę i na jakieś źródło światła, no to tutaj mamy koło 0,2 V napięcie. Prądu, proszę Państwa, się nie da zmierzyć, bo to jest prąd, który jest wywołany tylko strumieniem niewielkiej liczby elektronów, ale napięcie jest wystarczająco duże, żeby można było to napięcie na zwykłym takim urządzeniu, ja nawet w domu to na zwykłej multawce mogłem mierzyć. Otóż problem polega na tym, że jak to, ja to odsłaniam i wpuszczam te fotony tutaj, to natychmiast widzę efekt. Gdybyśmy obliczyli sobie, ile energii promienistej pada na taki fragment tej napylonej warstwy cezu, który oddziałuje z tym wyrzucanym elektronem, no to jak to nam ładnie pokazuje podręcznik Holidaya, Reznika i Walkera, trzeba by czekać ponad godzinę, żeby pierwsze efekty można było zobaczyć. A dzięki hipotezie Einsteina rozumiemy, że przekaz energii nie odbywa się w ten sposób, że jest to równomiernie rozchodząca się fala, tylko odbywa się właśnie tymi porcjami. W tej pracy Einsteina pojawia się sławny wzór Einsteina, ale nie we współczesnej postaci, proszę Państwa, tylko w postaci einsteinowskiej. Pi to jest potencjał, różnica potencjałów, epsilon to jest ładunek, a po prawej stronie mamy taką kombinację, która dzisiaj nazywa się H razy nu. Beta to była stała, która występowała w historycznym wzorze Plancka, jedna z dwóch takich stałych, i obecnie ta cała kombinacja R przez N razy beta jest identyfikowana ze stałą Plancka. To było wielkie osiągnięcie i zaraz udokumentuję to, że to było wielkie osiągnięcie, albowiem z tych danych doświadczalnych,
które wtedy były do dyspozycji, można było różne wnioski wyciągać. Zabrało wiele, wiele lat uczonym, wybitnym, żeby wszystko to naprawdę precyzyjnie sprawdzić. Einstein nie tylko zresztą zrozumiał, to było w tej pierwszej pracy, że te grudki promieniowania niosą energię, ale też zrozumiał to, co się mylnie przypisuje dopiero Comptonowi, że te kwanty promieniowania również niosą pęd. Bardzo często w podręcznikach, a nawet jak za chwilę pokażę w ustach współczesnych, twierdzono, że to dopiero Compton zrobił, ale tu czytamy wyraźnie. Gdy promień światła wywoła w działaniu na uderzoną cząsteczkę absorpcję lub emisję energii Hanyu w postaci promieniowania, indukowany proces radiacyjny, to zawsze towarzyszy temu przekaz pędu i to w ten sposób, że pęd jest skierowany w kierunku propagacji fali, gdy energia została zaabsorbowana, zaś w przeciwnym kierunku, gdy energia została wyemitowana. To jest praca właściwie z 1916 roku. Najpierw się ona ukazała w mało znanym, niefilagryfickim czasopiśmie, ale później została przedrukowana w Physikalische Zeitschrift. No i teraz wracam w ogóle do historii znowu. Za 1918 rok Nagrodę Nobla w 1919, bo to były perturbacje wywołane zakończeniem wojny, otrzymał Max Planck. In recognition of the services he rendered to the advancement of physics by his discovery of energy quanta. Wykład noblowski Plancka ukazał się w różnych wersjach. Ja tutaj wziąłem ze strony oficjalnej Fundacji Nobla, za chwilę do tego problemu jeszcze wrócę i mam tutaj mój własny przekład tego tekstu, gdzie Planck pokazuje, że sprawa nie jest taka prosta. Występuje w szczególności jeden problem, którego wyczerpujące rozwiązanie mogłoby w istotny sposób rozjaśnić nam obraz. Chodzi o ten efekt fotoelektryczny. Co staje się z energią oddzielnego kwantu energii po całkowitym zakończeniu emisji? Czy rozchodzi się ona we wszystkich kierunkach, podlegając prawom propagacji teorii falowej Huygensa, pokrywając coraz to większą przestrzeń i ulegając nieograniczonemu osłabieniu? Czy też leci ona jak pocisk w jednym kierunku w sensie emisyjnej teorii Newtona? W pierwszym przypadku kwant nie byłby w stanie dostarczyć skoncentrowanej energii do pojedynczego punktu przestrzeni, tak by mógł on uwolnić elektron związany w atomie. To jest właśnie ta trudność, którą wszyscy wtedy widzieli i Planck ją tu podkreśla. W drugim natomiast przypadku musielibyśmy poświęcić główny triumf teorii Maxwella, ciągłe przejście między statycznymi i dynamicznymi polami, a wraz z tym pełne zrozumienie, które nas dotąd tak cieszyło, zbadanych w najdrobniejszych szczegółach zjawisk. Oba te przypadki unieszczęśliwiłyby dzisiejszych teoretyków. To jest tłumaczenie bardzo długimi zdaniami, bo oczywiście mowa noblowska była wygłoszona po niemiecku i to są te sławne niemieckie długie zdania. Tutaj dalej mamy jeszcze takie podsumowanie, to jest koniec wykładu noblowskiego Plancka. Tak czy owak nie ma wątpliwości, że nauka zdoła przezwyciężyć ten poważny dylemat i to, co wydaje się dziś niezadowalające, będzie ostatecznie oglądane z wyższego punktu widzenia, wyjątkowo prostym i harmonijnym. Zanim ten cel zostanie osiągnięty, problem kwantu działania nie przestanie inspirować i zapładniać badań. Im większe będą trudności hamujące rozwiązanie, tym bardziej znaczące ono będzie dla rozszerzenia i pogłębienia naszej wiedzy fizycznej. Otóż, proszę Państwa, Planck ma ciągle wątpliwości i nie tylko on, również inni mają wątpliwości. Co do tego, czy rzeczywiście ten wzór, który Einstein uzasadnia, jest naprawdę prawdziwy, a poza tym, czy to nie jest tylko jakiś zwykły przypadek. Najlepiej można się zorientować, jakie były wtedy nastroje, z mowy noblowskiej Millikana. Millikan, który dostał Nagrodę Nobla za swoje kropelki, na których siedziały ładunki oraz za efekt fotoelektryczny, co wyraźnie tu podkreślono, for his work on the elementary charge of electricity and on the photoelectric effect. Proszę zauważyć zabawny zwrot light quant. To nie jest pomyłka w druku, tak rzeczywiście on wtedy pisał. No i tu jest piękne zdanie, nie mogę sobie odmówić pokusy, żeby go nie zacytować. Fakt, iż nauka idzie naprzód na dwóch nogach, na teorii i na doświadczeniu, nie ma nigdzie lepszej ilustracji niż w dwóch dziedzinach, za mój skromny wkład, do których spotkał mnie wielki zaszczyt przyznania Nagrody Nobla z fizyki za rok 1923. To jest już
3 lata po Plancku. No i teraz piękne zdanie, które dedykuję specjalistom od teorii strun i innym. Czasami jedna noga robi najpierw krok do przodu, a czasami druga, ale stały postęp dokonuje się tylko przy użyciu obu. Przez teoretyzowanie poddawane następnie sprawdzeniu, bądź przez znajdowanie nowych zależności przy eksperymentowaniu, czego następstwem jest ruch teoretycznej nogi do przodu. I tak na przemian bez końca. No i tutaj Milliken pisze o swoich doświadczeniach i proszę zauważyć to, co jest na czerwono. Po 10 latach sprawdzania, zmieniania i uczenia się, a czasami błądzenia po omacku, kierując od początku cały wysiłek na dokładny pomiar energii fotoelektronów, bądź to funkcji temperatury lub długości fali, czy też w zależności od materiału, potencjały kontaktowe. To było istotne utrudnienie, które tutaj są tego samego rzędu, co ta praca wyjścia. Praca ta zaowocowała wbrew moim oczekiwaniom. Pierwszym dokładnym eksperymentalnym dowodem równania Einsteina w wąskich granicach błędów doświadczalnych oraz pierwszym bezpośrednim wyznaczeniem stałej Plancka na podstawie efektu fotoelektrycznego. Proszę Państwa, to było 10 lat, które minęło od 1905 roku do 1916, kiedy Millikan rzeczywiście naprawdę to zmierzył. Mówi się w podręcznikach, że to Lenard zmierzył, że to już wszystko było wiadomo. Nic podobnego. To był genialny błysk Einsteina, że on zauważył w tych różnych doświadczeniach. Tam były doświadczenia, które przeczyły temu. On wyłowił i to był jego talent, że wyławiał zawsze to, co jest najbardziej istotne. A w tych pracach doświadczalnych różne tam pojawiały się enuncjacje. I tutaj co pisze właśnie na ten temat Milliken. Praca ta, podobnie jak ta o elektronie, musiała przejść przez ścieżkę zdrowia. Tu jest zabawny taki językowy problem. Run the gauntlet to jest właśnie przejść przez ścieżkę zdrowia, ale u nas ten termin dopiero, mówiąc językiem prasy, zaistniał po wydarzeniach w Radomiu. Przedtem nie było dobrego polskiego zwrotu na angielskie run the gauntlet. I ja musiałem tu użyć tego zwrotu, żeby to przetłumaczyć, ścieżkę zdrowia surowej krytyki, ponieważ aż do roku 1916 dyskusja toczyła się nie tylko nad tym, czy jest jakaś graniczna prędkość emisji, ale także brali w niej udział inni badacze, którzy sądzili, że istnieje zależność między energią i częstością, nie znajdowali jednak tej samej stałej H jako ilorazu tych wielkości. Obecnie jednak można bez przesady powiedzieć, że eksperymenty wykonane przez wielu badaczy używających różnych metod w różnych laboratoriach dostarczyły niepodważalnych dowodów na to, że równanie Einsteina obowiązuje dokładnie. Oczywiście w ramach obecnych małych błędów doświadczalnych i we wszystkich przypadkach, co jest być może najbardziej widocznym osiągnięciem fizyki doświadczalnej, dużymi literami, ostatniej dekady. W wyniku wszystkich tych metod i doświadczeń myślę, że słuszność równania Einsteina jest w ogólności uznawana i pod tym względem realność kwantów światła Einsteina została eksperymentalnie ustanowiona. Jednakże koncepcja zlokalizowanych kwantów światła, z której Einstein wywiódł swoje równanie, musi być ciągle uważana za daleką od ustanowienia. To jest prawie 20 lat po Einsteinie, ciągle są wątpliwości. Ale tutaj pojawia się młody fizyk. W czasie ostatniego roku jednak młody amerykański fizyk, 24 lata młodszy od Millikena, Arthur Compton z Uniwersytetu w Chicago, używając pojęcia zlokalizowanych kwantów energii, zwrócił uwagę na inne zjawisko, które dowodzi płodności hipotezy Einsteina. Compton idzie jeszcze krok dalej niż Einstein i tu jest właśnie błąd historyczny Millikena, ponieważ to już Einstein poszedł ten krok dalej, zakładając nie tylko samoistnienie kwantów światła, ale także to, iż w zderzeniu kwantu światła ze swobodnym elektronem oba prawa zachowania energii i pętu są spełnione. Założenie to pozwala mu obliczyć dokładnie, o ile zmniejszy się częstość fali eteru, która zderzyła się ze swobodnym elektronem w wyniku straty energii w akcie zderzenia, prowadzącej do zmniejszenia wielkości H nu dla tej fali. Następnie potwierdza on doświadczalnie, że obliczone obniżenie częstości występuje w przybliżeniu, w rozpraszaniu monochromatycznych promieni X z molibdenu na węglu. Dlaczego w przybliżeniu? No dlatego, że to były elektrony związane, a nie swobodne. Można powiedzieć więc bez wahania, że to nie jedynie równanie Einsteina odnosi obecnie nadzwyczajne sukcesy, ale także koncepcja Einsteina. Zanim jednak koncepcja ta zda sprawę ze zjawisk interferencji i innych zjawisk, nie dających się dotąd z nią pogodzić, musimy się powstrzymać z jej pełną akceptacją. Tu jest praca wspomniana
Comptona, który bardzo ładnie pisze, przedstawiona teoria opiera się w istotny sposób na założeniu, że każdy elektron, który uczestniczy w rozproszeniu, rozprasza całkowity kwant. Zawiera ona także hipotezę, że kwanty promieniowania przychodzą z określonych kierunków i są rozpraszane w określonych kierunkach. Eksperymentalne potwierdzenie tej teorii przekonująco wskazuje też, że kwant energii niesie nie tylko energię, ale także skierowany pęd. Podkreślamy fakt, że kwantowa teoria rozpraszania w jej obecnej postaci stosuje się tylko do lekkich pierwiastków. Podem tego ograniczenia jest zrobione milczące założenie, że nie ma żadnych sił, więzów działających na elektron. Proszę Państwa, jest rok 24, ciągle z wielkimi oporami ta hipoteza Einsteina jest przyjmowana. Jednym z wrogów tej hipotezy był wielki Niels Bohr, który nie wierzył, że to tak jest naprawdę i wymusił na swoich dwóch młodszych współpracownikach pracę, w której uczestniczyli Kramers i Slater, w której pisze: mimo iż potwierdzenie przewidzeń Einsteina dotyczących efektu fotoelektrycznego wykazało wielką heurystyczną wartość tej hipotezy, w dalszym ciągu teoria kwantów światła nie może być oczywiście uznana za zadowalające rozwiązanie problemu rozchodzenia się światła. W tej pracy, sławnej zresztą skądinąd, zakwestionowano po prostu zasadę zachowania energii po to, żeby ułatwić sobie życie i widać, że opory były ogromne. Podobno Kramers miał, to już są, że tak powiem, plotki, bo żadnej pracy nie ma, ale historycy twierdzą, że Kramers przed Comptonem już miał tą koncepcję zrobienia doświadczenia efektu Comptona, ale Bohr mu zabronił, bo uważał, że to nie jest tak naprawdę. Proszę Państwa, to wszystko było o kwantach światła, gdzie jest foton. No też jak uczymy studentów, foton dopiero się pojawił w 1926 roku. I autorem tego pojęcia był chemik z University of Berkeley, Lewis. I tak on bardzo ładnie napisał, dlatego to cytuję. To był list do Nature, który miał taki fragment. Gdyby nie wyglądające jako nie do pokonania obiekcje, można by było pokusić się o przyjęcie hipotezy, iż mamy tu do czynienia z nowym rodzajem atomu, identyfikowalnym obiektem, niestwarzalnym i niezniszczalnym, który pełni rolę nośnika energii promienistej i po pochłonięciu pozostaje istotnym składnikiem atomu, aż do chwili, gdy zostaje znowu wysłany, unosząc nową porcję energii. I teraz dalej on pisze, byłoby niewłaściwe mówić o tych hipotetycznych obiektach jako o cząstkach światła, czy też kwantach światła, skoro zakładamy, że spędzają one tylko drobny ułamek czasu swego istnienia jako nośniki energii promienistej, pozostając przez całą resztę czasu ważnymi strukturalnymi składnikami atomów. Nazwanie ich po prostu kwantami prowadziłoby także do nieporozumień, ponieważ chcielibyśmy później odróżnić ich liczbę w atomie od tak zwanych liczb kwantowych. Zdecydowałem się więc zaproponować dla tego hipotetycznego nowego atomu, który nie jest światłem, ale odgrywa istotną rolę w każdym procesie radiacyjnym, nazwę foton. A teraz wróćmy, proszę Państwa, szybciutko jeszcze do mowy noblowskiej Plancka. No i cóż w tej mowie noblowskiej Plancka, która została wygłoszona w 1919 roku, możemy przeczytać. Możemy przeczytać w tej mowie, co ja podkreśliłem tutaj na czerwono. What becomes of the energy of a photon after complete emission? Zupełna konsternacja, no jak to? Albo Lewis oszukał i już to było w obiegu, albo Planck miał jakieś, jak to się mówi, premonition. Otóż, proszę Państwa, to jest partactwo tłumacza, który oficjalnie dla Komitetu Noblowskiego tłumaczył. I ponieważ mu się znudziło pisać, Lichtquanten było w oryginale, to on czasami Lichtquanten zamieniał na foton, jak mu się tak spodobało. I w ten sposób w tłumaczeniu znalazł się foton kilka lat za tym, zanim został wymyślony przez Lewisa. Było zresztą piękne, i o tym muszę wspomnieć, piękne tłumaczenie wykładu noblowskiego, wykonane współcześnie wtedy, w 1921 roku, przez naszego rodaka, Ludwika Silbersteina, który znał niemiecki, a wziął do pomocy sobie Anglika, który znał angielski i zrobili piękny przekład mowy noblowskiej Plancka, który się ukazał drukiem w Anglii. No i szkoda wielka, że Komitet Noblowski nie skorzystał z tego, tylko się posłużył taką protezą,
która oczywiście jest zupełnie z punktu widzenia historycznego bezsensowna. 5 razy występuje w tej mowie noblowskiej foton. Ja oczywiście, żeby znowu się nie podłożyć tutaj Andrzejowi, to sprawdziłem w oryginale niemieckim. Oczywiście nigdzie żadnego fotonu tam nie ma. Na szczęście oryginał niemiecki jest w naszej bibliotece dostępny i można to sprawdzić. No więc kończąc tą historyczną część, chciałem jeszcze powiedzieć, no sprawa w dużej mierze ciągle żyje. Właśnie to jest to oryginalne niemieckie. Was wird das Energie eines Lichtquantums i tak dalej. Nie ma żadnego fotonu w oryginale plankowskim.